Serdecznie bardzo proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Zapisz w postaci jednej potęgi. Mamy ułamek m do 9 razy m do 8 przez m do 5 i jeszcze do 2. Gdy m jest różne od zera, co to znaczy? Dlaczego w ogóle jest takie założenie m różne od zera? Ponieważ w mianowniku, czyli na dole w ułamku, nie może wystąpić 0, bo nie dzielimy przez 0. Dlatego jest też takie założenie. No i przejdźmy do przeliczenia tego. No więc zacznijmy od licznika. Gdy mamy mnożenie potęg, gdy podstawy są takie same, a tu podstawą jest literka m, to przy mnożeniu dodajemy wykładniki. Więc m zostaje bez zmian, 9 plus 8, tak, dodajemy. A jeżeli mamy na dole, proszę zobaczyć, m do 5 jeszcze do 2 i potęgi są oddzielone nawiasem, to te dwie potęgi mnoży się. Więc to jest m 5 razy 2. No ile to będzie? 9 plus 8 to jest 17, a 5 razy 2 to jest 10. No ale to jest nie koniec, ponieważ w poleceniu jest napisane wyraźnie zapisz w postaci jednej potęgi, a my mamy tutaj dwie potęgi, m do 17 i m do 10. No więc teraz tak, może dla ułatwienia, przecież ułamek to jest inaczej dzielenie, tak? M do 17 podzielić przez m do 10. I ja też to tak zapiszę, m do 17 podzielić przez m do 10. Jeżeli podstawy są takie same i mamy dzielenie, to wykładniki odejmujemy, czyli będzie 17 odjąć 10, czyli wychodzi nam m do 7. I to tyle. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.